Siemanko, tutaj zakatarzona Daria i witam Was na kanale Darliwka. Dzisiaj budujemy sobie pomarańczowy domek, bo bardzo mnie o niego prosiliście. Tych domków już troszeczkę zrobiłam, bo był zielony, niebieski, różowy, był szary, czarny, biały, nie wiem, żółty chyba był, więc teraz, nie wiem, został jeszcze na pewno czerwony i też bardzo go chcecie, więc ja obiecuję, że go zrobię. Jest ze mną dzisiaj pan Puszek i on sobie zamieszka w tym domku. Zobaczcie, ile ja tutaj zgromadziłam pomarańczowych rzeczy, więc jeżeli filmik Wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnych filmików oczywiście. No a ja biorę się za urządzanie. No to tak jak zawsze standardowo bierzemy się za łazienkę, tylko tutaj ojojoj, no zobaczcie, mam taki niby kibelek, mogę go wziąć. No niech będzie z pomarańczem, taki akcent pomarańczowy, ale tutaj generalnie będzie ciężko, bo pomarańczowych mebli tutaj chyba nie ma, żadnych kanap nie ma i tak dalej, więc ja sobie tutaj zrobię wszystko z takim pomarańczowym po prostu akcentem i musicie mi jakoś to wybaczyć, że no nie będzie wszystkiego w pomarańczu, ale no niestety nie dałabym rady tak zrobić, żeby wszystko było pomarańczowe. No to już zażalenia do Toka Boka proszę składać, że oni mi tutaj nie przygotowują żadnych gadżetów kolorystycznych, żebym mogła wszystkie domki, ale to po prostu wszystkie urządzić tak, żeby było od A do Z na pomarańczowo. No trudno, tutaj co sobie wziąć? Wezmę sobie chyba białe półeczki, bo one tutaj po prostu będą pasować i rzucimy na to jakieś pomarańczowe dodatki i będzie ładnie, więc półeczkę ja sobie stawiam, wiem, że mówiłam ostatnio, że ładnie jest jak pod lusterkiem, ale tutaj chyba, że zrobimy tak, jedną zrobimy wyżej, lusterko troszeczkę tylko podniosę, żeby ta półka się też zmieściła tutaj, troszkę, no dawaj półeczko, dawaj. No i widzicie co się dzieje, to lusterko musi być całkowicie wyżej, żeby ta półka mi się zmieściła, jeszcze trochę wyżej nawet. No trudno, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak dodam dodatki, bo na razie to powiem Wam, że chyba wolę to lusterko po prostu niżej, ale to zaraz się okaże, wszystko wyjdzie w praniu, bo tak, po prostu wyjdzie w praniu. I co by im tutaj dać, może po prostu tą wannę i tutaj też damy coś z pomarańczem obok. Dobra, no to by było chyba na tyle w łazience. Teraz lecimy sobie tutaj, czy znajdę coś pomarańczowego. Mamy jakiś żel, ale to o, teraz mogę sobie wziąć jakąś półeczkę, czy coś w tym stylu. Coś niby z pomarańczem, może ze złotem będzie pasowało. Tak trochę chociaż, taki akcent. No zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądać. Mam tutaj też kwiatuszka w pomarańczowej doniczce, więc od razu sobie go stawiam. Wiem, że tam nabrałam w tych skrzynkach multum, ale to multum po prostu pomarańczowych rzeczy. I powiem Wam szczerze, że ja do każdego domku właśnie, jak robiłam tam w danym kolorze, to przygotowałam się właśnie w ten sposób, że szukałam sobie po całym świecie Toka Boka tych pomarańczowych, czy tam czerwonych rzeczy, czy jeszcze jakimś, w jakimś innym kolorze, ale pomarańczowych było najwięcej, słuchajcie, i ja byłam w szoku. Zobaczcie, mamy papier toaletowy, znowu mnie nie złapaliście. Szczoteczkę do zębów też im położymy tutaj pomarańczową. O, ładnie się postawiła. Super. Co my tutaj mamy? Mamy jeszcze pastę do zębów. No to koło szczoteczki. Ej, ładnie! Zobaczcie, teraz nawet super to wygląda. Już jestem zadowolona, już mi się podoba. Tutaj mamy jeszcze jakiś... O, ekstra się postawiło. Rewelacyjnie po prostu. Suszarka jest chyba żółta, więc ją omijamy, ale zobaczmy sobie jeszcze tutaj, czy coś jest. No nie ma, dobra. To teraz tak, tutaj widzę, że mam jeszcze jakiś kremik, to jest chyba jakaś inna pasta do zębów, czy coś w tym stylu, to idzie do kuchni, tutaj mamy poduchę, tu mamy burgera, tu jest jakieś, to jest jedzonko, ojojoj, popcorn mi się wyjął, ale tutaj mam jeszcze więcej kosmetyków, mamy mikrofon, to będzie domek youtubera albo youtuberki, kto tam będzie chciał, to sobie zamieszka. No ale tutaj mam jeszcze dużo kosmetyków, więc ja sobie tutaj stawiam. Tamto spadło, ale bardzo ładnie spadło, bo idealnie tam wygląda, no i super. Te pudełka puste od razu sobie powyrzucam, żeby zrobić miejsce, bo tutaj będzie potrzeba naprawdę dużo miejsca. No i może zróbmy sobie ściany i podłogi. Tyle czy ja mam coś pomarańczowego. Wiem, że jest ta jajkowa tapeta, ale tak to ja nie poszaleję, bo ja bym chciała, żeby ten domek był i pomarańczowy, i ładny, słuchajcie. Myślicie, że to przejdzie? Co to jest w ogóle za kolor? To jest taki bardziej brzoskwiniowy, więc chyba mi nie zaakceptujecie go, ale ten na pewno Wam się spodoba. No i dobra, teraz tak, podłogi nie chciałabym zrobić takiej matowej po prostu, ale za to może coś takiego, no nawet ładnie, ale myślę, że chociaż może Wam się to nie spodobać, nie no, takich płytek to nie wezmę, bo to już by mi się nie podobało, ale białe panele po prostu, zobaczcie, to jest piękna ta
teraz łazienka. Naprawdę ślicznie wygląda. Ja wiem, że miało być na maksa pomarańczowo, ale zrobimy tak, żeby było z akcentem pomarańczowego, ale żeby było po prostu też ładnie. No i co, ja bym mogła tutaj tą piłkę walnąć nawet, ale to już by nie w moim stylu. To by nie było w moim stylu całkowicie. Ej, ale to na przykład już jest z akcentem pomarańczowego i mały dywanik może tutaj być, taki o, przy wyjściu, tylko czegoś mi tutaj jeszcze brakuje w rogu i powiem Wam, że brakuje mi tam jakiegoś kwiata. Ulubioniak, dzisiaj nie poszalejemy, ale ja ostatnio Cię ciągle brałam do odcinków, więc Ty nie powinieneś być obrażony, ale no ten kwiatek wygląda super, akurat tutaj w róg idealnie się wstrzeli. O, troszeczkę wyżej albo, poczekajcie, wannę sobie przesuniemy i tego kwiatuszka tutaj. Myślę, że jest spoko i teraz oświetlenie i uciekamy już z tej łazienki. No chyba, że potem znajdę jeszcze jakieś rzeczy w tych moich skrzyniach, pudłach, no to najwyżej się dołoży po prostu, a na razie uciekamy stąd, tylko jeszcze właśnie jakieś oświetlonko i zróbmy sobie jak w domku babci Grażyny. Jeżeli nie oglądaliście, to wpadajcie na odcinek, bo zrobiłam domek dla swojej babci. Zrobimy tak po dwóch stronach i jest naprawdę super. Z łazienki jestem na maksa zadowolona, to teraz przechodzimy do kuchni i zobaczymy, czy tutaj będzie łatwo, czy będzie trudno. Tutaj mój kot wyszedł, nawet wzięłam chomika, słuchajcie, tylko że klatkę ma taką z niebieskim trochę, więc nie wiem jak to będzie. Popcorn odrzucamy sobie tutaj i bierzemy się za meblowanie kuchni. No dobra, czy tutaj będzie łatwo, czy będzie trudno? O, z czerwonym będzie łatwo, bo tutaj już widzę sobie mebelki, ale z pomarańczowym, no, może być mały problem, więc ja sobie chyba wezmę to po prostu. Weźmiemy sobie te nowe meble z nowego dodatku. Wiem, że one na maksa to pomarańczowe nie są, ale jakoś tam troszeczkę chociaż w ten pomarańcz wpadają, więc coś tam sobie pokombinujemy, słuchajcie, żeby było dobrze. I teraz tak, lecę sobie po półeczki. Ja zawsze wszystko zapominam. Po prostu gram w tą tokebokę cały czas, a zawsze wszystko mi się po prostu myli. Tutaj sobie powiesimy tą półeczkę i postawimy tutaj na przykład, zobaczcie, wzięłam sobie jakieś marchewkowe szampany. Piękne. Ojoj, marchewkowy szampanie stawia się tutaj na górze, dobra. Te popcorny możemy sobie postawić też. Jeden, tylko jeden. Ja wiem, że jeden to ja trzymam w ogóle. Mam też frytki, zobaczcie, takie fajne. Tutaj jest na maksa jeszcze dużo rzeczy. Ja muszę to wszystko powyjmować. Jest ananas, co tutaj jakieś kołki, pachołki wzięłam. Ojojoj. O, tutaj poducha będzie, ale tutaj jeszcze widzę kosmetyki. I gdzie ja to wszystko pouciskam? Słuchajcie, zaraz będę jeszcze bardziej kombinowała. Ale tak, to jest do jedzenia na pewno, bo to jest jakiś tam syrop był, czy coś w tym stylu. To też, ale w takim wypadku, to wiecie co ja muszę zrobić? Podniesiemy tą półkę tutaj, a tutaj sobie powiesimy po prostu jeszcze jakąś mniejszą. Tylko teraz pewnie będę miała problem z dobraniem koloru. A może nie będzie takiego dużego problemu, bo ta wygląda spoko i dobra. Tutaj mam kolej, a nie, to jest ta pierwsza paczka, tamtej nie położyłam, dobra, już myślałam. Tutaj mamy więcej tych syropów właśnie, ale tego możemy sobie wziąć niżej, bo jest niższy po prostu. A tutaj te buteleczki poustawiamy w ten sposób. Tutaj mamy jeszcze sztućce, tylko właśnie te sztućce, żeby były tak, a to jeszcze może troszeczkę do góry i wtedy to się ładnie wyrówna. Oj, za wysoko, za wysoko. Dobra, wygląda to naprawdę super. Jest. O nie! Ludzie, przecież... O nie! Ja tam mam jeszcze multum talerzy i miseczek z tyłu. No nie, zobaczcie, ile ja tutaj tego mam naprawdę. Ej, co mi się tutaj stało w ogóle? Jak tego chomika wyjąć? Pomarańczowy garnek, zobaczcie, postawiłam sobie na tej indukcji, ale teraz te talerze wszystkie w takie fajowe pomarańczowe ciapki. Piramidę trzeba zrobić, ale gdzie ja to poustawiam? Czy po prostu na stole może taką zastawę zrobić? Chomiczku, ja jeszcze nie wiem, czy ty tutaj zamieszkasz, bo masz niebieską klatkę i nie wiem, czy to będzie po prostu pasować. Kolejne pićku jakieś pomarańczowe jest. Tutaj mamy kolejny syrop, więc stawiamy go, ojej, ale nie w ten sposób. O matko jedyna, co tutaj się dzieje? Dobra, niech będzie już tak, bo jak zacznę przestawiać, to się wszystko za chwilę popsuje i teraz ten popcorn.
Dobra, nawet niech tak będzie. Tak sobie po prostu ktoś tam poukładał, ktoś, czyli ja. Nie no, ile ja tutaj żarcia wzięłam. Dobra, to ja otwieram lodówkę, słuchajcie. I te jedzenie całe pomarańczowe po prostu ja im powrzucam do lodówki, bo ja tutaj tego nie zmieszczę. No ale zobaczcie, postarałam się, wszystko jest pomarańczowe, fajowe. Frytki mogą też być. Tutaj mam jeszcze tą potrawkę jakąś z kurczaka, z czymś. Tutaj mam fajną tackę pomarańczową. I jeszcze jedne frytki. To pudełko wyrzucamy. Matko, żebym ja więcej jedzenia nie nabrała, bo nie wiem, co wtedy będzie. Już się przestraszyłam, że lodówki zamknąć nie będę mogła, ale się udało. No dobra, to ja sobie teraz to wszystko znowu muszę poprzestawiać i damy tutaj stół, zobaczymy, co się stanie w ogóle, czy te miski mi się pomieszczą wszystkie. Nie no, zaszalałam na maksa z tymi pomarańczowymi rzeczami i nawet sama się nie spodziewałam, że aż tyle będzie tego właśnie w tym kolorze. Może tackę do zlewu? Niech będzie. To teraz poszukajmy sobie stołu i ja tutaj przeczuwam, że pomarańczowego żadnego to nie będzie, no i dobrze przeczuwałam, ale teraz tak, jest coś takiego i to sobie chyba wezmę, bo nawet pasuje do mebli, będzie fajnie wyglądało, jak tam dołoży się po prostu te pomarańczowe ściany, to będzie naprawdę bardzo ładnie. Weźmiemy sobie te krzesła, bo one tutaj ślicznie pasują, one są chyba też z tego nowego dodatku, ale są bardzo ładne, więc bierzemy i się nie zastanawiamy, to teraz tak, te talerze, ich jest naprawdę masa i nie wiem, czy dam radę je tutaj porozstawić. No właśnie, tak żeby tutaj były dwa z tamtej strony, ale tutaj żeby też był jeden. Dajcie mi chwilkę, ok? Nie, no to wiecie co, wychodzi na to, że ja te talerze będę musiała po prostu pochować w te półki. I ja już sobie te półki otworzyłam, tylko czy te talerze tam mi się ładnie zmieszczą? Zaraz się okaże, tylko muszę je złapać wszystkie, ale one znowu nie chcą ze mną współpracować. Dobra, są, schowały się, pan Puszek, uciekaj stąd. I teraz tak, jeszcze jednego talerzyka mam, to tutaj wsuniemy. Tą półkę drugą otworzymy sobie. O, fajnie się schowały. Te miseczki teraz sobie tutaj włożę. Ojej, ale tutaj to chyba będzie mały problem. Czy to się zamknie w ten sposób? Dobra, zamknęło się, trudno. To teraz tak, tutaj mamy kubeczki. Jeden, drugi sobie postawimy. Oj, a gdzie ten kubeczek poszedł? Do mnie? Nie, nie chcę cię teraz. Tutaj się stawiaj. Co ty tak wlazłaś tam za ten stół? Miseczkę możemy sobie postawić tak na środku stołu, a niech sobie stoi. Mamy jeszcze ananasa, słuchajcie, ale tego ananasa to gdzie ja? Może niech, nie, no niech sobie stoi tak, w sumie to nie przeszkadza. Czy ja mam jeszcze jedno wolne pudełko? Tak by wychodziło, że tak, dobra, super. Im mniej, tym lepiej teraz, bo tutaj jest tyle tych gadżetów, że ja się sama zaraz pogubię. Pana hamburgerka tutaj na krzesełko postawimy i lecimy sobie teraz z podłogami i ze ścianami. Ej, ale fajnie, że w ogóle wiecie co, że te talerze są i wy je widzieliście, one są śliczne naprawdę. Tutaj sobie zrobimy właśnie taką ciemniejszą tą farbę na ścianie, tak myślę. I jeszcze o tych talerzach mówiłam, ja to zawsze nagadam się i pół rzeczy zapomnę powiedzieć, że one tam są, ale są schowane, więc ten domek będzie taki w pełni, naprawdę w pełni wyposażony. Tutaj chyba też sobie polecę z tą białą podłogą, chyba że ta kremowa w sumie lepiej wyglądała. No, chyba bardziej pasowała nawet do tych krzeseł. No i teraz bierzemy sobie oświetlenie, jakiegoś kwiatuszka jeszcze koło lodówki i lecimy do salonu. Jak to pięknie idzie. Czyżbym po prostu z tym domkiem poradziła sobie najlepiej ze wszystkich, bo na razie na to wskazuje, słuchajcie, że idzie ojojoj, ale tam mi się kliknęła ta tuba. Nie tuba, tylko kula, a ja jej wcale nie chciałam, więc uciekaj mi stąd szybko, bo wszystko mi tutaj porujnujesz, a ja się tak napracowałam. I teraz tak, to oświetlenie, jakby tutaj zrobić to oświetlenie, ojej. No i z oświetleniem będzie problem znowu, żeby było to przed tą półeczką, żeby ładnie wyglądało. No to muszę po prostu to tak, chyba że zrobimy, nie wiem, tutaj może, ta półka chyba była w tą stronę bardziej. Nie, wiecie co ja sobie zrobię? Zrobimy sobie takiego myka, że będzie tak, jedna tutaj, druga troszkę, a nie, bo lodówki wtedy nie otworzę i będziecie krzyczeli na mnie. Może tak? Wiecie co, zrezygnowałam całkowicie z tych lamp, ja sobie tutaj powieszę po prostu tą kulę, tylko że no nie, no szkoda, że ona zasłoni to wszystko, nie, no nie wiem co mam tu zrobić. Wiecie co, już wiem co mam zrobić, skoro tutaj żadne oświetlenie wiszące nie chce ze mną za bardzo współpracować, bo zasłania mi moją piękną półeczkę z pomarańczowymi rzeczami, to ja sobie tutaj po prostu postawię lampkę i widziałam, że była taka chyba w ananasy, jest. Jest, jest, jest i ona sobie tutaj idealnie będzie stała.
wywaliłam tą lampkę i ja już nie wiem, po prostu nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Wiecie co, ja to mam taki pomysł, że już niedługo, tak sobie planuję w głowie, że zrobimy live'a, w którym razem będziemy urządzać jakiś domek w Toka Boka i wtedy wy mi będziecie pomagać i to będzie super, naprawdę super. Ja sobie tutaj daję takie oświetlenie. Ale ono nie pasuje, no! Co tutaj się odwaliło w ogóle? Jak usuwałam to oświetlenie, to zauważyłam, że pudełko tutaj się postawiło. Nie, dobra, ja to zostawiam na koniec, to oświetlenie w kuchni, bo to sobie zrobimy na spokojnie. A teraz lećmy do salonu, poprzestawiajmy sobie tutaj te rzeczy. Może ja wszystko powinnam wyjąć, żeby mieć tutaj... O, jakaś dynia jest wkurzona. Kot też wkurzony, wszyscy źli. Na co? Ja się pytam, na co? Że tego oświetlenia nie zrobiłam w kuchni, czy co? Co my tutaj mamy? O, ręcznik jakiś mamy, to powinien być w łazience w sumie. O Jezu, jeszcze jedzenie, dobra, tutaj to ja jakoś to wcisnę. To jest, nie wiem co, pokrywka jakaś, ale ja to wyrzucam. Mamy nożyczki pomarańczowe, linijkę. Dobra, więc lecimy z tym pomarańczowym salonem i zobaczymy, co tutaj się uda zrobić. Ojej, 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 ile tu jest rzeczy naprawdę na maksa pomarańczowe. Tutaj jeszcze jakaś kredka leży i ta kamerka się chyba zdjęła ze stelaża. Mikrofon na razie tu, kociałkę, idź tu, chomiku, ty, o, chomika możesz na wyjąć. No nie wiem, ale może go w tej klatce zostawię i dobra. Wyczyściłam cały salon, więc teraz ruszamy. No dobra, no to tak, mamy oczywiście, no ona do końca pomarańczowa to nie jest, ale już coś jest, więc będzie dobrze. Stawiamy sobie tutaj też taką małą pufkę i tutaj, ej, ja tego nie pamiętam, to było z czego? Z Hello Kitty? To ja tutaj będę jednak miała coś do czerwonego domku, więc już się troszeczkę uspokoiłam, bo najbardziej się chyba bałam tego fioletowego, nie, fioletowego, co ja gadam, czerwonego domku. To teraz musimy sobie postawić jakiś stoliczek kawowy, tak jakby ktoś na kawkę przyszedł albo coś tam. I myślę, że ten będzie, nie będzie okej. Matko, co ja tutaj postawię? To chyba bardziej już ten będzie okej, no bo bardziej mi pasuje do tych poduch, które są tam widzicie sobie na kanapie. I teraz, co ja tutaj mam, żeby tutaj czegoś źle nie zrobić, żeby się nie pogubić. Jeszcze raz do salonu wejdziemy, no tutaj już wszystko mam, tu postawiłam, kwiatów na razie nie. To teraz jakąś elektronikę weźmiemy sobie i jakiś telewizor, może biały powiesimy im, tak, biały i tak, teraz będzie, ale z tej strony, bo chyba cały czas wieszałam telewizor z tej strony, to teraz niech sobie będzie telewizor z tej i powiesimy od razu półki pod i nad, białe, długie, najdłuższe jakie są, bo tutaj będzie naprawdę dużo do ustawiania tych pomarańczowych rzeczy, więc tutaj nie może być inaczej. Dobra, to jedną mamy, teraz bierzemy sobie drugą w ten sposób, no i lecimy z tymi wszystkimi naszymi pierdółkami. To teraz tak, mamy jakiś pizzowy tablet, słuchajcie. Tam z tyłu mam takiego pomarańczowego laptopa, ale ja nie wiem, czy on nie pójdzie do sypialni po prostu i tam nie zrobię takiego stanowiska do tego wszystkiego. Tutaj sobie położyłam pomarańczowy telefon. Co ja tutaj mogę jeszcze dać? Kocie, wskakuj na kanapę, śmiało. Ty, kocie, mnie przerażasz, to ja cię muszę usunąć. Ja bardzo przepraszam, ale tą dynię ja też usuwam, bo ja normalnie, oni są tacy niezadowoleni. No ale z czego? Powiedzcie, no z czego? Tutaj sobie postawimy świeczkę jeszcze na środku. O, mam jeszcze drugą świeczkę, ale te już świeczuszki tutaj, chyba że zrobimy myka, że tutaj na dole położymy taką mniejszą i większą, to będzie bardzo ładnie wyglądało. Chyba że wiecie co, jeszcze mam inną opcję, może jednak tą kamerkę tutaj sobie postawimy, bardzo ładnie wygląda. Tutaj mam jeszcze kubek, to też sobie może stać, ktoś akurat zostawił, bo wiecie, herbatę pił czy coś. Tutaj mamy ludzika, takiego pomarańczowego, a mam jeszcze poduchy, właśnie te poduchy, patrzę na nie ciągle, a ich nie biorę. Mamy jedną pomarańczową, to kocie wskakuj, będziesz miał mięciutko. I mamy drugą, tylko ja nie wiem, czy ona jest taka żarówiasta pomarańczowa, czy ona już pod czerwony wpada. Piszcie mi w komentarzu, to ja ją wywalę najwyżej, ale no nie wiem, co mam z nią zrobić. Tutaj położymy piłę dla kota, niech się bawi. I co ja jeszcze tutaj muszę zrobić? Biorę sobie znowu kwiatka. Kwiatuszka tego postawimy sobie tutaj. Akurat, niech nawet jak zasłania, to jest bardzo ładnie, fajnie wygląda. I czy ja mam jeszcze tutaj jakiegoś kwiatka, chociaż małego w pomarańczowej doniczce? Zabrałam go do łazienki, a on by mi tam na górę idealnie pasował. I teraz tak, może jakieś książki, może jeszcze jakieś tutaj gadżety pomarańczowe znajdę?
O, wiecie co? Zamienimy sobie poduchę. Tą jednak wyrzucę, a wezmę sobie tą, bo ta będzie troszeczkę tak, wiecie. O, tutaj mamy jakąś fajną łapkę, więc też mogę sobie ją postawić, tylko gdzie, żeby fajnie wyglądało. Tutaj będzie zasłaniała, a nie, nie będzie zasłaniała, no to idealnie tutaj sobie będzie leżała. Nawet tak na środku niech sobie, ale nie, na środku to brzydko wygląda. No i teraz będzie problem z nią, nie wiem jak ją położyć. Dobra, tak na razie niech leży i lecimy sobie dalej. Mam jeszcze poduchę hamburgerową, ale jej sobie nie biorę. Jakby książki były jakieś pomarańczowe, to idealnie by było po prostu. Idealnie, bo tam na górę bym sobie je wstawiła. Tylko, że chyba nie ma żadnych pomarańczowych, ale auto jest fajne. Nie no, tego to nie mogę dać jako pomarańczowe, bo to ewidentnie pomarańczowe nie jest. Więc powiedzmy, że to będzie pokój jakiegoś kolekcjonera zabawek nawet i niech sobie to tak stoi na razie jak jest. To, ej, regał właśnie, regał, ale jak ja regał zrobię, to ja już tutaj za bardzo nie mam co postawić na tym regale, więc zmiana planów i jednak w salonie będzie to miejsce do montowania filmów i tak dalej. Tylko teraz tak, mam taki stoliczek, a jakiś inny biały. Co tutaj się dzisiaj dzieje na tym odcinku, to ja nie wiem. Teraz jakieś krzesełko albo fotel. Chyba nic pomarańczowego, to ja tutaj... O, jest coś takiego! Listkowy fotel, niech będzie, dobra, idealnie jest to teraz tak. Tylko wszystko jest w takich innych odcieniach tego pomarańczu, ale no to już trudno. Tutaj mamy linijkę, ale tą linijkę możemy tutaj śmiało z przodu położyć. Plec, o, tutaj jeszcze jest jakiś ołówek, to też niech leży. O, jest kwiatuszek! Idealnie, maluchu, ciebie szukałam właśnie. Tylko gdzie teraz to auto położyć, żeby nie było tak naćkane? Jest kaktusik i autko też się wtedy zmieści. Nawet tylko tego ziomka sobie przesuniemy. Dobra, niech tak będzie. I teraz co ja tutaj jeszcze mam? Plecak chciałam sobie tutaj postawić koło tego krzesła. Mam ten pachołek, kołek, nie wiem jak to się nazywa. I on sobie... O nie, nie na kota! Halo, nie na kota! Chciałabym, żeby on sobie stał tutaj, pod tym. Dobra. Jego widać tak... w pół, ale niech sobie będzie. Zawsze jakiś akcent pomarańczowego jest. No i dobra, nie wiem po co mi ten hełm, powiedzcie po co ja to wzięłam, bo sama nie wiem. Wiecie co, tak się zastanawiam, co tutaj dalej zrobić, ale chyba dopóki nie zrobię podłogi i ścian, to ja ciągle się będę zastanawiać. Tutaj sobie zrobimy znowu białą, żeby tak pasowało mniej więcej do tych półek i biurka. No i znowu lecimy z pomarańczową farbą, słuchajcie. I co, na przemian będzie? Jedno ciemne, drugie jasne. No fajnie, dobrze, bardzo ładnie wyszło. Tylko teraz jeszcze, żeby było jeszcze bardziej pomarańczowo, to tutaj śmiało tą piłkę sobie mogę położyć, ten dywanik tutaj i jest naprawdę super. Wyszło mega fajnie. Teraz się zastanawiam tylko, co wziąć nad tym biurkiem. Co powiesić? Czy coś do powieszenia ja znajdę tutaj pomarańczowego? Chyba nie, ale z oświetlenia może coś znajdę, bo wiem, że z tego dodatku nowego, znaczy nie tego najnowszego, ale było coś na bank pomarańczowego, tylko czy to było pomarańczowe właśnie, LEDy takie, nie, nie było chyba nic pomarańczowego. No ta lampka w ananasy tutaj aż się prosi, żeby ją gdzieś postawić, więc może tutaj niech sobie stoi, jest okej. Jeszcze do dekoracji, tak po prostu, żeby zapełnić trochę przestrzeń, to świeczuszki sobie zrobimy na parapecie, tylko jedną mniejszą, drugą większą bym chciała i szukam tej małej. Dobra, jedna mniejsza, druga większa, tak jakoś się postawiły, niech tak sobie już będą. I teraz ja ciągle myślę, a mikrofon, właśnie, mikrofon jeszcze tutaj musi być na tym biurku, tylko on mi się chyba nie postawi, jeżeli nie odsunę tego krzesła listkowego. Ojojoj, ale ja muszę go postawić tutaj bliżej, bo on jest super, żebyście wy go dobrze widzieli, że on jest. Dobra, plecak nawet na krześle niech sobie będzie. No i ciągle mam problem, co sobie tam zrobić za tym biurkiem. A wiecie co? Tak sobie wpadłam właśnie na pomysł, żeby zrobić takie dwie półki nad biurkiem i to wcale nie głupio wygląda, tylko szkoda, że one się nie zmieszczą w dwie i teraz znowu mój plan legł w gruzach, chyba że zrobimy sobie taką jedną tutaj. Po prostu, o tak nawet niżej, niech sobie tam będzie taka, na wiecie, na takie pierdoły, a tutaj obok powiesimy zasłonę. Tylko tą zasłonę bym tak zwinęła w ten sposób. Tutaj możemy jeszcze powiesić, jest coś tam z pomarańczowym, jest i akurat się fajnie tutaj wszystko zapełniło. Czy ja mogę tutaj, ten hełm tutaj nawet mogę na tej, no i zobaczcie jak fajnie wyszło. Ja to jednak mam dobre pomysły czasem. No dobra, co z tym burgerem, gdzie cię tutaj
Dobra, do miski już, niech sobie tam siedzi. Ojej, dywan mi się poprzestawiał. No dobra, salon jest pomarańczowy, no jest, nawet wyszło super, jestem z niego zadowolona. Coś mi się znowu przestawiło, czy mi się wydawało? Czy może tutaj jeszcze coś pomarańczowego bym znalazła? Może, a może nie. No niestety nic nie było. Tutaj jest żółte z czerwonym, więc to się nie liczy. No to ej, chomik jeszcze jest. Co z tym chomikiem, ludzie? A może pod telewizorem go postawię? To jest w sumie dobre miejsce na chomika. Niech sobie tam żyje, malutki zwierzaczek. I teraz lecimy sobie do... To muszę wyrzucić. O, jeszcze nożyczki są. No dobra, to nożyczki. No nie tutaj. Nożyczki sobie będą za krzesłem i teraz sobie to postawię w ten sposób, tak żeby było widać je też. No i lecimy do sypialni. Mam nadzieję, że tutaj coś fajnego się da zrobić. I o, jest! No, ojeju, będzie pięknie, już to widzę, już się nie martwię o nic. To łóżko nawet nie szukam nic dalej. Tylko teraz, które by tutaj sobie wziąć te mebelki, czy z tym białym, z tego nowego dodatku właśnie? Chyba to wezmę, bo te złote będą za eleganckie, więc biorę sobie, właśnie jeszcze nie wiem, co biorę sobie. Samo się wzięło, znaczy ja to kliknęłam, ale tak nie do końca świadomie. Więc tak, tutaj sobie postawimy to, tutaj będzie stało łóżko, a tutaj może jeszcze małą komodę bym sobie wzięła. Chociaż nie, wiecie co? Tutaj trzeba coś innego pokombinować, bo się zrobi tak neutralnie, tak nudno w sumie. Nawet tak, ten ręcznik na dole, jedno ubranko, drugie ubranko, trzecie ubranko. Wiem, że na razie tutaj mało ubranek jest, ale spokojnie, ktoś sobie pójdzie na zakupy, spokojnie. I tylko nie wiem, czy właśnie tej półeczki nie zrobię tak, a tutaj jakbym postawiła, ciekawe, czy się zmieszczą dwie komody, ale już widzę chyba, że nie. Chyba, żebym wysunęła to łóżko na maksa, tak do przodu. No i sprawdźmy, czy się zmieści druga, czy nie. Zmieściła się na styk, ale się zmieściła. Dobra, tylko co z tym łóżkiem teraz? Myślicie, że no ono trochę stoi jednak w salonie, więc ja nie wiem, chyba trzeba będzie zrobić odwrotnie całkowicie, że tak i łóżko wtedy tak. Dobra, a to sobie wysuniemy tutaj. No i tak już jest lepiej, tak może być. Zobaczcie, jak fajnie tutaj się ta przestrzeń zapełniła, że jest tak naprawdę dużo tego, chociaż jest mało. Ale teraz sobie dywanik weźmiemy i chyba ściągniemy ten, co był w łazience. Ten właśnie, tutaj tak postawię, albo może nie. Najpierw sobie zrobię podłogi i ściany, a potem zobaczymy, co tutaj zrobić z dodatków. Po prostu tak będzie mi łatwiej. No i jak na zmianę, to tutaj by wychodziło, że musi być ten ciemniejszy pomarańczowy, no i fajnie to wygląda. Wiem, że miałam tam problem z jakimś kosmetykiem na pewno, że było ich dużo, czy tam coś tam nie mogłam zmieścić, więc ja sobie tutaj nad jedną komodą powieszę lusterko, nawet może to długie, tak zrobić, co wy na to? Nie, może to mniejsze jednak będzie bardziej pasowało, zrobimy sobie tak, ale jeszcze dodatkowo zrobimy sobie to. Wiem, że to troszeczkę pod złoty może wpada, ale jednak będzie fajnie, jak będzie tutaj sobie stało tak w rogu. I teraz uciekam po moje kosmetyki, których już nigdzie bym w łazience, ale mi się tutaj nalało, nigdzie bym w łazience już ich nie wcisnęła, a tutaj zobaczcie, że będą idealnie po prostu pasowały i jest super, na maksa mi się podoba. To teraz od razu oświetlenie sobie tutaj zrobię, wiem, że muszę jeszcze zrobić w salonie jakieś, no i w tej kuchni, tylko że tamto już kompletnie nie wiem, co mam zrobić. Tutaj może postawimy taką lampkę koło tego łóżka, nawet fajnie, no szkoda, że nie ma książek, bo książki to tutaj idealnie by teraz pasowały. Tutaj myślę, że mogę sobie śmiało powiesić dwie takie lampki, tak na środku. Oj, tylko żeby równo się powiesiły, no chyba są równo. I teraz wezmę sobie półeczkę jakąś nad to lusterko. Jeszcze nie wiem, co na tej półce postawię, nie mam pojęcia, ale czegoś mi tutaj brakuje ewidentnie na tej ścianie, więc półeczka musi być. Teraz może jeszcze sobie ściągniemy tego kwiata w pomarańczowej doniczce, bo on jest jedyny biedak tutaj, chyba że zrobimy monsterę. I tą monsterę mogę wstawić za łóżko, tam w róg. O, i teraz, no ładnie jest, zobaczcie, idealnie. I tam coś akurat brakowało też w tym rogu i teraz jest super. To teraz bym chciała dywanik, tylko dywanik to najlepiej jakby był pomarańczowy. Ale czy drugi raz wziąć tą piłkę? O, proszę bardzo, ile piłek się zrobiło. Ja tutaj normalnie dzisiaj nieświadomie klikam. Nie, no tak jest ładnie z tą piłeczką, więc zostawiam. Tylko no jednak jeszcze czegoś mi tutaj brakuje, sobie tego kwiata chyba jeszcze wezmę. Jeszcze go wezmę tutaj na róg albo tu, koło łóżka, tak żeby zasłoniło.
No fajnie jest tak, fajny, fajny, taki kwiatkowy pokój się zrobił. Fajnie jakby była, wiecie co, jeszcze biała latarnia. To co ja stawiam sobie zawsze, ale chyba niestety jej nie ma. No z sypialni powiem Wam, że też jestem na maksa zadowolona. Chyba z każdego pomieszczenia jestem zadowolona, aż dziwne, nie ma rudzy ani nic. Normalnie brawa dla mnie. Chciałabym tutaj jeszcze coś pomarańczowego. Może tego motylka tutaj powiesimy? Wiem, że on jest w takiej ramce brązowej. Ale taki motylek jest super, on jest śliczny. Wiecie co, tak sobie patrzę na to i do końca nie wiem, co to jest, czy to jest jakiś grzejnik taki, czy coś, ale no on się świeci na pomarańczowo, więc teoretycznie mógłby sobie też tutaj gdzieś stać, tylko że ja no nie mam na niego miejsca za bardzo, więc tak się pospieszyłam, chyba że tutaj dać po prostu to. Dobra, teraz się fajnie zapełniło. Ej, czy ja bym skończyła? Nie, jeszcze jakąś małą rzecz muszę na tą półkę nad lusterkiem znaleźć. Wiecie co? Zrobimy tak. Przeniosę ten plecak po prostu tutaj z tego krzesła i tutaj jeszcze mam jakiś bidon czy coś w tym stylu, więc on może sobie przy plecaku stać. No i powiem Wam, że rewelacja wyszła. Nie wiem, czy Wam się tak podoba jak mnie, ale ja znowu jestem zachwycona po prostu. A nie, nie jestem jeszcze zachwycona. Nie ma świateł, nie ma świateł. Tutaj sobie wieszam wielką białą kulę, to będzie najłatwiej. Tutaj jest, no i jeszcze ta kuchnia mnie czeka. Zrobiłam sobie takie dwa światła nad lodówką po prostu. Ej, gdzie jest pan Puszek? Panie Puszku, siadaj, bo to jest twoje nowe mieszkanie. O, pan Puszek będzie youtuberem. Właśnie to będzie ten youtuber. Ja już mam popcorn i pozapalajmy sobie światła w tym domku. Tutaj o, pyk, ładnie się rozjaśniło. Tutaj mamy pyk. I tutaj mamy dwie lampeczki. Nie, no naprawdę super. Myślę, że ten pomarańczowy domek Wam się spodoba. Naprawdę wyszło ekstra. Wszystko takie fajne, tyle dodatków. Wszystko poustawiane na swoim miejscu. Więc no dobra, które pomieszczenie podoba Wam się najbardziej? No i pamiętajcie, że jeżeli cały domek Wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie pomijać żadnych odcinków. A ja bardzo dziękuję za oglądanie i żegnam się z Wami. Do następnego, pa!